Konkurs w ramach działania 4.9 skierowany jest głównie do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz stowarzyszeń. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie typów, które dopuszczone będą do realizacji w ramach konkursu, dopuściliśmy możliwość wnioskowania organizacjom pozarządowym, które prowadzą działalność gospodarczą, a także partnerstwom organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pierwszym z typów projektów jest typ, który uwzględnia dalszy rozwój zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego przez wspieranie inwestycji w marinę, porty oraz przystanie. Nasze dotychczasowe doświadczenia we wsparciu infrastruktury zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego to ogłoszone 4 konkursy, a także nabór projektów indywidualnych. W efekcie tych naborów dofinansowano 30 inwestycji, które się znajdują na szlaku. Kolejnym obszarem, który chcielibyśmy wspierać, to uzupełnienie infrastruktury kajakowej województwa. Mamy także doświadczenia w realizacji tego rodzaju projektów, między innymi kajakiem do morza, projekt, który miał na celu utworzenie sieci przystani kajakowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Zmianą, która wpłynęła na decyzję o włączeniu tego typu do konkursu, był fakt właśnie naturalnego uwarunkowania województwa zachodniopomorskiego. Liczne rzeki oraz jeziora, a także fakt, że turystyka kajakowa jest najbardziej atrakcyjną dla Polaków formą spędzania aktywnie czasu. Równolegle do rozwoju turystyki wodnej na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy do czynienia z rozwojem turystyki opartej na bazie historycznej. Potencjał kulturowy województwa jest bogaty i zróżnicowany i może stanowić on bazę dla ofert pobytowych i turystycznych. Stąd też, wykorzystując naturalne zasoby, chcielibyśmy wspierać rozwój wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej, która polega na rekonstrukcji miejsc oraz obiektów historycznych, tak aby możliwe było realizowanie w niej działalności rekreacyjnej oraz turystycznej. Każdy projekt powinien przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczególnie premiowane będą projekty, w wyniku których realizacji powstaną nowe miejsca pracy. Istotne jest także, aby projekt zakładał tworzenie lub współtworzenie produktu turystycznego. W ramach konkursu premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie przez operatorów uwzględnieniem podpisania listu intencyjnego. W ramach tych projektów oczekujemy, iż produkt turystyczny i oferta turystyczna będą możliwe do wykorzystania całorocznie. Łączna kwota alokacji zaplanowanej na konkurs wynosi 30 milionów 80 tysięcy złotych. Została ona podzielona i przypisana w różnych wysokościach w zależności od typu projektu. W założeniach konkursu uwzględniono szczególną sytuację gmin, które znajdują się na terenie specjalnej strefy włączenia. Są to gminy, które znajdują się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomiczno-gospodarczej. Stąd też zaplanowano, iż maksymalny poziom dofinansowania dla gmin, które znajdują się na terenie specjalnej strefy włączenia, będzie wynosiło 70% kosztów kwalifikowalnych. Dla projektów, które znajdują się poza specjalną strefą włączenia, ten poziom dofinansowania wynosi 60%. W
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2016 roku, a składać w rozumieniu opublikowania ich w lokalnym systemie informatycznym. Po opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w systemie należy w terminie 7 dni po zakończeniu naboru dostarczyć pisemny wniosek o przyznanie pomocy do instytucji ogłaszającej konkurs. Czyli do dnia 7 października należy złożyć pisemny wniosek o przyznanie pomocy. W ramach regionalnych specjalizacji wyodrębniono specjalizację turystyka i zdrowie. Dzięki temu będzie możliwe wspieranie działań z obszaru turystyki w ramach projektów realizowanych przez przedsiębiorców w działaniu 1.5, które mają na celu wsparcie inwestycji związanych z inteligentnymi regionalnymi specjalizacjami województwa zachodniopomorskiego. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż województwo zachodniopomorskie jest bogate w różnego rodzaju uzdrowiska, planujemy także inwestować we wsparcie ich infrastruktury w przyszłości. Planowane do ogłoszenia konkursy w kolejnych latach obejmują także wsparcie różnorodności biologicznej, a także dziedzictwa kulturowego. Pośrednio na rozwój turystyki będą miały wpływ działania, które będą finansowane w ramach obszarów wsparcia rewitalizacji, a także popularyzacji edukacji.